Mówiąc o mapie i skali mapy, warto wprowadzić sobie pewne oznaczenia i wprowadźmy następujące. PM będzie to powierzchnia na mapie, czy pole na mapie, PR powierzchnia w rzeczywistości, DM długość na mapie i DR długość w rzeczywistości. Czyli mamy dwa wymiary. Liniowy, długość, na przykład długość drogi, długość granicy działki jakiejś, oraz powierzchnia, czyli powierzchnia jeziora, powierzchnia jakiegoś parku, powierzchnia no czegokolwiek, prawda? I teraz wiemy już, że mapa ma oddać to, co jest w rzeczywistości, tak? Tylko w jakimś pomniejszeniu. A jak zmniejszamy coś, no to mówimy tutaj o podobieństwie. Więc kształty zostają te same, natomiast jest to w pewnej skali zmniejszone. I stosunek długości wielokątów, czy ogólnie figur podobnych, będzie równy skali podobieństwa, a stosunek ich pól kwadratowi skali podobieństwa. Czyli dokładnie to, co przy wielokątach. No tu kształty powierzchni w rzeczywistości nie muszą być oczywiście jakimiś wielokątami. Może to być jezioro, czy jakiś park, gdzie te kształty są nieregularne. Takie zadanko. Droga z Rzeszowa do Radomia, zaznaczona na mapie wykonanej w skali, ma długość 80, czyli skala, ja tu sobie napiszę tak w ułamku, 1 przez 250 tysięcy i ta długość na mapie, czyli długość DM, oznaczę według tych naszych ustaleń, to będzie 80 cm. Tutaj w przypadku takich zadań, gdzie mamy skalowanie, przejście z rzeczywistości na mapę czy odwrotnie, no to trzeba pisać te jednostki. Trzeba bardzo uważać na te jednostki. I teraz mamy obliczyć, ile kilometrów ma w rzeczywistości ta droga, czyli muszę długość rzeczywistą wyliczyć. A zatem, i ona ma być w kilometrach. A zatem długość na mapie przez długość rzeczywistą będzie równa skali. Wobec tego długość na mapie to jest 80 cm przez długość rzeczywistą równa się 1 przez 250 tysięcy. Teraz mam proporcje, a więc długość rzeczywista będzie to, no to razy to przez 1, czyli 80 cm razy 250 tysięcy, a to się równa. Jak to przeliczymy, to będzie 2,7. Mogę tutaj pisać w tej notacji wykładniczej, że 2 razy 10 na przykład do 7, ale nie będę tego robił, bo z zerami sobie bardzo szybko poradzimy. I uwaga, są to centymetry. Oczywiście nikt nie podaje z Rzeszowa do Radomia długości drogi w centymetrach, tylko w kilometrach. No i teraz zamiana jednostek, no myślę, że nie będzie problemu. Najpierw na metry przejdźmy, więc 100 cm to jest 1 metr, czyli tutaj będzie ciacham 2 zera, to będzie metr i jeszcze 3 zera, bo 1000 metrów to kilometr, więc będę miał 200 km. Także zadanko dosyć przyjemne. No może tutaj napiszmy sobie na wszelki wypadek, żeby oczy zobaczyły, że 100 cm to jest 1 metr, a 1000 metrów to jest 1 kilometr. Ewentualnie w drugą stronę 1 cm to jest 1/100 metra, a 1 metr to jest 1/1000, oj za dużo, kilometra. Gdybyśmy chcieli przeskok zrobić z centymetrów na kilometry, no to wtedy byśmy mieli tak, 100 metrów, 1000 metrów, czyli kilometr, i to są centymetry, a więc 100 tysięcy centymetrów to 1 kilometr. A w drugą stronę 1 centymetr to 0 i 1/100 kilometra. Działka ma kształt prostokąta o wymiarach takich 50 na 40 metrów. Ile centymetrów kwadratowych będzie zajmować obszar tej działki na planie w skali 1 do 2000. A zatem 40 metrów na 50 metrów i mamy skalę 1 przez 2000. I pytają nas, ile centymetrów kwadratowych będzie zajmować ten obszar na mapie, czyli
pytają nas o powierzchnię na mapie w centymetrach kwadratowych. A więc tu widzimy metry, tu centymetry, więc kwestia zamiany jednostek, no albo to robię na początku, albo na końcu. Umówmy się, że ja w tym zadaniu zrobię to na końcu. Piszę sobie zależność, czyli powierzchnia na mapie do powierzchni rzeczywistej będzie to kwadrat skali podobieństwa. A zatem powierzchnia na mapie do powierzchni rzeczywistej, a powierzchnia rzeczywista, no mam podane wymiary działki, więc będzie 50 metrów razy 40 metrów, czyli 2000 metrów kwadratowych, a więc sobie tutaj podstawiam i równa się kwadrat skali, tak? Czyli 1 przez 2000 do kwadratu. Zatem powierzchnia na mapie, tutaj w ogóle można zacząć, tak jeszcze wtrącę, że ja mogę stąd wyznaczyć tą powierzchnię na mapie, że to będzie powierzchnia rzeczywista razy kwadrat skali. Czyli mogę najpierw przekształcić wzór, a potem podstawić. Ja natomiast tutaj na razie będę robił tak na piechotkę, czyli wstawiłem wielkości, tutaj sobie nawet to podniosę do kwadratu, czyli będę miał 4 i 6 zer. Jednostki, zobaczcie, cały czas piszę, a więc powierzchnia na mapie będzie to równe to razy 2000 m2 razy 1 przez 4 miliony, tak? 2000 m2 razy 1, z proporcji korzystam. No tutaj ktoś powie, że a podniosłem 2000 do kwadratu, aby mi się ładnie skróciło. No nie zawsze się skraca, dlatego ja tak sobie napisałem. Teraz kwestia rachunku. Bardzo proste rachunki. Tu mamy 2, oczywiście te zera zostają, czyli otrzymujemy 1 przez 2000 metrów kwadratowych. I teraz tak, to są metry kwadratowe, a mamy mieć powierzchnię w centymetrach kwadratowych. Wobec tego, może ja to napiszę 1 przez 2000 razy. I teraz metr kwadratowy, 1 metr kwadratowy, no to jest 100 cm razy 100 cm, czyli będzie to 10 tysięcy cm kwadratowych. Więc mnożę to przez 10 tysięcy cm kwadratowych. Tutaj sobie 0, 3 zera skracam, 10 na 2, 5 cm kwadratowych. Zanim przejdziemy do kolejnych zadań, to jeszcze porozmawiajmy troszkę o jednostkach, bo no, centymetr, metr, kilometr to są takie jednostki, które na co dzień, można powiedzieć, używamy, ale niekoniecznie na co dzień używamy, jak ktoś nie jest zainteresowany, czy nie siedzi w jakichś tam powierzchniach działek. Mamy jednostkę taką jak ary i mamy jednostkę hektary. No i teraz, żeby było wiadomo. 100 metrów kwadratowych to jest 1 ar. Czyli taki kwadrat można sobie wyobrazić o boku 10 metrów na 10 metrów, to jest 1 ar. No i jest to jednostka bardzo często używana przy działkach budowlanych. Tak? Ktoś kupuje działkę, chce postawić domek, no to kupuje sobie na przykład 10 arów. Dobrze, albo 5 arów. Teraz 100 arów to jest 1 hektar. Czyli 1 hektar, można teraz pójść w drugą stronę. Skoro 1 ar to 100 metrów kwadratowych, a 100 arów to hektar, a więc 10 tysięcy metrów kwadratowych, to jest 1 hektar. Puszcza Solska zajmuje na mapie taką powierzchnię, a zatem od razu zapisuję. Skala 1 przez 2 miliony. I powierzchnia na mapie, czyli PM sobie oznaczmy, to 3,1 cm kwadratowych. Ile powierzchnia ta wynosi w rzeczywistości w kilometrach kwadratowych? Dobrze. Znowu wykorzystamy sobie wzór, że powierzchnia na mapie do powierzchni rzeczywistej to kwadrat skali podobieństwa. Czyli będę miał tak, może ja tu przekształcę najpierw wzór. Powierzchnia rzeczywista będzie równa powierzchnia na mapie przez kwadrat skali, czyli przekształcenia wzorów. No mogę ewentualnie tutaj pomnożyć przez tą powierzchnię, żeby było tak jakby jasne, skąd ja to wziąłem.
jak tu podzielę przez k kwadrat, no to właśnie mam o to. I teraz podstawiamy. Powierzchnia na mapie, czyli 3,1 cm kwadratowych. Kwadrat skali. Wpisuję. O, równa się tutaj kwadrat oczywiście. Teraz tu mam dzielenie przez ułamek, czyli mnożenie przez odwrotność. I zrobimy od razu tak. 3,1 cm kwadratowych razy. I od razu podniosę to do kwadratu. 2 do kwadratu to 4. No a jak mam tu 6 zer do kwadratu, to tych zer się zrobi 12. I napiszmy je. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. O, równa się. I teraz mamy to zamienić na kilometry kwadratowe. Zatem 1 kilometr to 100 metrów, a 100 metrów to 1000 metrów, przepraszam, 1 kilometr oczywiście to 1000 metrów, natomiast 1 metr to 100 centymetrów, czyli 1 kilometr to 100 tysięcy centymetrów. Jak to szybko teraz przeliczyć? No to tak, tu mam w kwadracie, tak, bo będą kilometry do kwadratu, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć zer skracam, to będzie kilometr, ale jeszcze w kwadracie, czyli kolejnych 5 zer. Sprawdzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dobrze. I otrzymuję 3,1 razy 400, ale już uwaga, kilometrów kwadratowych. Wobec tego można użyć teraz kalkulatora i mam 1240 kilometrów kwadratowych.